Hello. Mecho z tej strony. Przepraszam. Wiedźmin Geralt? Z Rivii? Tak, a co? Nie, kupiec z Lyrii. Chciałem się przywitać, a goście mi przerwał, mnie wybił z rytmu. Dobra, tak, to ja. To ja. O co chodzi? Mam dla ciebie wiadomość. Zaraz. Przeczytaj, to się dowiesz. Witam serdecznie, panie Tokusaka. Wyperfumowany liścik. Musimy porozmawiać jak najszybciej, to ważne. TM. To na pewno Triss. Powinienem do niej pójść. Teraz albo nigdy. Dobra, dobra. Zanim pójdziemy do Triss, musimy wybrać się do pierwszego możliwego sklepu, aby Geralt mógł zacząć z powrotem poruszać się swobodnie. Bro? Dziękuję. Gdzie był ten płatnerz? Chyba tutaj. Ja już widzę. Powieszoną zbroję i kask. Spokojnie, przyjdzie z nami. A potem rach, ciach, trochę krzyku, trochę krwi i robota z głowy. A ty co taki radosny jesteś? Bo na przepustkę wychodzę. Jeszcze tylko tydzień. Ty co taki radosny? Na przypustkę idę. Dybry. Ja w sprawie... I tam znowu, to co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Ja w sprawie... towarów. Pokaż mi swoje towary. Bardziej chciałbym, żebyś obejrzał moje towary. Dobra, sprzedajemy everything, wszystko. Ups. No cóż, tego sprzedać nie chciałem, ale jak sprzedałem, no to trudno. Jezus. Do tego złomu nosiłeś, Geralt, matko. Okej. Okay. Mam 11 tysięcy. Masz coś do sprzedaży? Nie, nie. Proste narzędzia płatnerskie, dobra. A kij, kupimy wszystko. Mamy 11 tysięcy. Co nam zabroni? A. Wspaniale. Jeszcze jakbyś tak mógł naprawić moje wyposażenie. Dziękuję. Co u mnie? No spoko. Jak widzisz, byłem sobie dzisiaj u okulisty. Albo okulary. W końcu coś widzę na prawe oko, a nie same rysy. O. Jakoś mi dzień mija, no, że się tak wyrażę. Dobra, co myśmy mieli robić? Od tego by trzeba było zacząć. Jak z Oxenfurtu? Tak średnio. Który mamy poziom? 18. 23. Nope. 23. 23. Tu mamy do odebrania pieniądze nadal. 20. No to byśmy mogli zrobić. 18. Schemat ulepszeń rysztunku szkoły Gryfa. No proszę. A że w zbroi Gryfa chodzimy, to w sumie ludzie by mogli znaleźć ulepszenie do swojej zbroi? No jeszcze mamy nagrody od króla żebraków do odebrania. Ciekawe. Spotkaj się z Triss, zmierz się z kapitanem. Rozgrywki w Gwinta, okej. Okay. Dobra. To tak zrobimy. Próbujemy odnaleźć ulepszenia do szkoły Gryfa. Pąk. Pierwszy jest tu. Zaraz obok znaku.
wprost. A, mam cię. Warto się tu rozejrzeć. Dobra. Gdzie byś mogła być, skrzynio? Nie da się tu wskoczyć. Okay. O, chyba ją widzę. Ulepszony spodnie wiedźmińskiego cechu gryfa. Okej. Okay. Idzie dalej. Jedno jest tu. Przy okazji byśmy mogli zrobić te zadanie. A, właśnie. 18 poziom. A jedno jest tu. Po środku niczego. Tu widzę jakiś skarb, którego nie mogliśmy zdobyć ostatnio. Moglibyśmy spróbować jeszcze raz. Okej. Okay. To spróbujemy. Słyszałam, że można od baronowych trochę żarcia dostać. Baronowych można żarcie dostać, coś takiego. Idziemy na skróty, no bo jakby inaczej. Oczywiście nie na płotce. Broń Boże, nie. Tylko nie to. O, bandyci wrócili. Dzień dobry. Bylim sobie bandyci. Zresztą chyba odniosłem wszystko. Uczucie, gdy klątwa rozmija i odzyskujesz wzrok, dokładnie. Aha. Topki. Chodźcie do tatusia. Schowaj ten miecz. Save. Zobaczmy, co to tu było takiego. Baba wodna. Okej. Okay. Baba wodna to trupojad. To mnie leczył szaman czarodziejka paladyn mym młotem. Aha. Znachor? Nie wiem. Okulista. Optyk w sumie. Chcę przypomnieć, jak się z nią walczy. O! What the fuck? Co to było? Aha. Lel? Ciekawe. Spokojnie. Jeszcze żyjesz! Uuu!
Czarny jednorożec, tak? Nie znasz takiej profesji, opowiedz. Nie wiem. Okulista to taki ktoś, kto robi okulary. Sprawdza, jak bardzo masz zepsuty wzrok. Przynajmniej tak mi się wydawało. Okej. Okay. Niby jest trochę lepszy ten miecz, ale jak zbieramy teraz ulepszenia Wiedźmińskiej Szkoły Gryfa, no to... Może sobie niedługo ulepszymy naszą zbrojkę. Okej. Okay. Halo. Bandyci? Nie. Niewygarscy żołnierze. Okej. Okay. Gdzież to jest ten ekwipunek, powiedzcie mi. A. Zapewne tam, gdzie wiwerna. Istoty magiczne, zwierzęta, przeklęci, trupojady, wampiry, wisielcy, insektoidy, upory, hybrydy, drakonidy. Chodź tu. No. Halo. W końcu. O, widłogon. Nie wiwerna. To pluje kwasem. 18 poziom. No to będzie ciekawa walka. Interesujące. Panie widłogon, twoje ciało lewituje, no ale w sumie jesteś potworem, istotą magiczną, postkoniunkcyjną, także może twoje zabite ciało ma jakieś dziwne magiczne właściwości, nie wiem. Za to mi nie płacą. O. Ulepszone buty. Nice. Dobra, gdzie teraz? A co dają takie okulary? Plus 15 do celności, 5% do kryta, widzenie w ciemności na 30 yardów? Ile to jest 30 yardów? Nie, takie okulary pozwalają mi widzieć w ogóle. Okej. Okay. Robimy to w ten sposób. Oj, i do dzisiaj nic się nie zmieniło. No może poza potworami. Pokaż, co masz na składzie. Trzymaj. Miło było. Na razie. Bywaj.
Ui. Karaby. Dobra. Tu nas chyba będzie czekać potyczka z południcą. O ile dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Południca to upiór. I Irden. Aha. Czemu nie zmieniłeś znaku, Geralt? Trzydzieści jardów to 27 metrów? Aha. To tak, no na 30 yardów jestem chyba w stanie zobaczyć. Może nie jakoś strasznie wyraźnie. Buty gwardzisty dekokt Rafarte Białego. O, to się przyda. No to nie jest heal over time, tylko insta heal. Gdzie ta mikstura? Nie powiem. Będę mylił guziki cały czas. W międzyczasie gram sobie w Tomb Raiderkę. Usza. O, on jeszcze żyje. Plum. Tu się jeszcze jeden pojawił. Plum. Plum. Coś widziałem. O, znalazłem ten cały skarb. Wow. Łatwo było. Okej. Okay. Teraz nam zostało tu parę pytajników i ostatni schemat na ulepszenie. Plus dwa pytajniki i będziemy mieli tą stronę mapy już całkowicie odkrytą. Później się wybierzemy ulepszyć ekwipunek i ruszymy na zlecenie tajemnicze ślady. Trzeba się wrócić kawałek. Okej. Oki toki. To 60 metrów do celu. Nie powinno być tak daleko. A właśnie. Co takiego znaleźliśmy? Miecz srebrny. Dodatkowe doświadczenie za potwory. O, 20%. Chyba zostaniemy przy tym mieczu.
Płyń, Geralcie, płyń. Przez siedem musi oceanów. Płyń, Geralcie, płyń. Ech. Jakieś słabe te okulary? Bo je dają plus 30 do obrony magicznej, plus 1 do inteligencji. No widzisz. Okulary okularom nierówne. Moje dają mi umiejętność widzenia. A to jest już buff sam w sobie. Ups. Znaczy w sumie Irden też jest ciekawy do walczenia z utopcami. Ale wolę Igni. Chodź tu. A nie umisz. Jednak umisz. Patrz, jak się postarasz, to i umisz. Łeb ci odpadła. Nie bój ducha. Trochę kleju i się naprawi. Co to? Spodnie z Mahakamu, wyśmienita jaskółka. O. No w sumie możemy zrobić save'a. No idzie dalej. Pośród tej toczki to nie jest zatoka. I później w dół. Ui. Wow! Ja myślałem, że się wspinam po jakiejś górze, a się wspinałem po martwym waleniu. Wow. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest martwy waleń. Albo inny wieloryb. Zaś tu coś pływa. Utopce, co? Skarbek tu gdzieś jest. Bo gdzie? O, już go widzę. Strzeżą go 4 utopce. Ten w ogóle jak Jezus chodzi po wodzie. Dychnij se, synek, żebyś się nam tu nie utopił. I z powrotem. Wow, co to za piruetu, Geralt. Gdzie ta skrzynia? Kaj ta skrzynia je. Aha. Wow, skarb marzeń. Trochę wina. Okej. Okay. Może najpierw przypłyniemy tu, upłyniemy tą wyspę, żeby później się nie wracać. Lalalala. No. Tak przy okazji, możemy ulepszyć jakieś mikstury albo coś? Możemy zrobić dekokt Rafarda Białego. Okej. Okay. To by było chyba na tyle. Zachrypłem jakoś nagle. Nie wiem dlaczego. Kontrabanda. Okej, no to będzie kontrabanda. Co takiego tu macie dla mnie? Jakieś mistrzowskie siodło. Wow! Poszła. Jakiś unikatowy pancerz, co? Ej,
Teraz idziemy po ulepszenie miecza stalowego. Czy lubię gry mieszane jak cywilizacja? Strategia trochę ekonomii. To jest po prostu gra strategiczna. I tak, lubię cywilizację, aczkolwiek lubię tylko jedną część, cywilizację 3. Ja chciałem... A, sprawdzić. Co to jest? Plus 1 do pancerza, zajebiście. Jak tam bonusy? 15% do obrażeń kłutych. Odporność na obrażenia obuchowe, odporność na obrażenia cięte. To nam daje odporność na obrażenia zadawane przez potwory. To się przydaje. Okej. Okay. Tu będzie dużo walki z ludźmi, takie mam jakieś przeczucie. Jaha. Tam. Jad wisielców, proszę. O. Piraci! O matuszku! Przywódca piratów już nie żyje. No okej, trochę was tu było, muszę przyznać. Wow, nie o to mi chodziło. Au. Dostałem czajnik od niego. Co my tu mamy? Pancerz wojownika Frey. Wow. Wielkie znalezisko. Zapiski herszta piratów. Nie ma tak jak wojna. Redańczycy żrą się z Nilgardczykami, a na nas nikt nie zwraca uwagi. Możemy rabować, łupić, mordować do znudzenia. Co zresztą szybko nie nastąpi. Zwykle nie przybijam do brzegu w zaludnionych miejscach, ale tym razem nie mieliśmy wyboru. W ostatnim sztormie łódź zaczęła nabierać wody. Trzeba było ją wyciągnąć na suchy ląd, naprawić. Wyszliśmy na plażę, gotowi do walki, ale nikt nawet nie próbował nas przegnać. Czasem nachodzą nas tylko jakieś hojraki od jakiegoś barona, ale nie sprawiają większych kłopotów. Jako, że nam się nie śpieszy, zamiast łatać starą krypę, postanowiłem zbudować nową łajbę. A co? Trzeba korzystać z tej zawieruchy, póki można. Ponoć gdzieś tu niedaleko jest warsztat szkutniczy. Nada się w sam raz. Póki czekamy na nowy statek, wyślę ludzi, żeby się rozejrzeli za osławionym skarbem królowej Zulejki. Jeśli zawiera chociaż 10 część tego, co słyszałem, wszyscy będziemy bogaczami. No w każdym razie i ja. No tak się składa, że ten skarb wcale nie był taki zarąbisty, panie piracie. Coś jeszcze? A, pan. Mistrzowskie narzędzia podpiskie. Oho, jest i głowa wilka. Warto się tu rozejrzeć. Nie wiem czemu ekwipunek gryfa jest oznaczony ikoną wilka, ale spoko. Trochę szpirytusu. Wybuchające beczki. Oczywiście w każdej grze muszą być wybuchające beczki. Halo. Cóż, można i tak. Chyba nie miałem tu wchodzić. O, jest i skrzynia.
Ulepszony stalowy miecz wiedźmińskiego stylu gryfa. Okej. W tym razie stwórzmy sobie ulepszenia do naszej zbroi. Odwiedzimy w pierwszej kolejności kowala. Wiesz, nie, on jest płatnerzem. Sorry, nieważne. W pierwszej kolejności odwiedzimy płatnerza. Kowala, kurwa. Jak nie piorun, to co? Kto by się odważył baronowi stajnie? Kto by się odważył baronowi stajnie podpalić? Sam baron się odważył baronowi stajnie podpalić. Kto nas biernych ludzi przed tym zbieraniem? Fergus. Witam. Czym mogę służyć? Chciałem, żebyś coś dla mnie wykonał. Potrzebuję zbroi. Okej. Cechu gryfa już były. Ulepszone buty wiedźmińskiego cechu gryfa. Co nam to da? Da nam to 14 pancerza więcej i plus 1% do wszystkich odporności. Okej. Buty są. Pancerz. Czego nam brakuje? Blachy z meteorytowego srebra. Mogę stworzyć coś takiego? Nie, bo potrzebuję sztabę meteorytowego srebra. Mogę zrobić sztabę meteorytowego srebra. Mogę. Okay. Blacha z meteorytowego srebra. Dawaj zbroję. Aha, jeszcze potrzebuję 5 piór potwora. Okej, okay, to będziemy się rozglądać za piórami potwora. Dobra, następne są rękawice. O. Nie było ulepszenia do rękawic. A spodnie? Spodnie możemy zrobić. Okej. Okay. Czyli... Czego nie mieliśmy? Nie mieliśmy przepisu na... rękawice. A żeby stworzyć zbroję, potrzebujemy 5 piór potwora. Okay. Bywaj. Bywaj. A, to już jest ulepszone? Zbroi nie ulepszaliśmy. Te spodnie i buty... Dobra. Dura potwora. Trzeba było znaleźć zielarza jakiegoś albo alchemika. Pokaż mi swoje towary. Trzymaj. Okej. Okay. Masz do kupienia? Manekin? Okay.
Gdzie? Bywaj. Dobra. To może mieć pióra potwora na sprzedaż. On? Zobaczymy. Zwykłych kupców nie ma co zaglądać. Raz za wozem, raz na wozie, lol. Przepraszam, panie guślarzu. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Składników mi trzeba. Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Masz wyprawioną skórę drakonida, to sobie kupimy. Piór potwora nie widzę. Północny wiatr. No właśnie, alchemia. Czego nam brakuje? Jad grabopająka, okej, okay, to nieważne. Wyśmienita jaskółka, jest potrzebna biała mewa i dwa wirtole. Jest potrzebna ulepszona jaskółka. Parami. Nie. Wądek kuroliszka. Oko Eryni. Proba trola jaskiniowego. Boże. Tutaj też. Okej, nic co mógłbym kupić. Bywaj. To jeszcze mógłbym mieć składniki alchemiczne. Szukamy w Nowigradzie, może? Zielarz? By był potrzebny alchemik. To jest alchemik. Wątpię, że on będzie mieć pióra. Potwora. To znowu ty? Zmieniłem już hasło. Pokaż mi swoje towary. Nie. Bywaj. Dobra, spróbujemy na rynku. Przejść się po kupcach. Zobaczyć, czy ktoś w ogóle sprzedaje. Podałoby poczekać do rana. Panie zielarzu, wiem, że tak trochę z innej beczki, ale... Zapraszam! Pokaż, co tam masz. Co tam masz? No i nie masz piór potwora. Za to masz przepis na odwar z Nekera Wojownika i odwar z Leszego. Nie przyjdę. Bywaj. Bywaj. Przy okazji możemy się pozbyć książek. Znowu wszystkich. Wróciłeś.
Pokaż mi swoje towary. Pokaż te książki. Raczej obejrzyj moje książki. To. Co my tu mamy? Ballady. Terminarz Jastra. Wiem po co mu to. Księga przychodów i odchodów. Rozchodów. Wow. U niego książki kosztują naprawdę niezłe pieniądze. U innych NPC-ów to są po 1-2 sztuki złota. Okej, na razie. Bywaj. Wow! Geralt! Czy ty lewitujesz w powietrzu? Nie, stałeś na stercie książek. Okej. Można i tak! Zapraszam! Pokaż, co tam masz. Co tam masz? Książki sprzedajesz. Nie, dziękuję. Bywaj. Śmierci można się bać, a to ją obśmiewa. Płatnesz? Ty będziesz mieć pióra potwora? Miecze! Pokaż mi swoje... Masz zwykłe pióra. Czemu mówisz miecze pierwszego sortu, skoro jesteś płatnerzem, nie kowalem? Ciekawe. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie. Czym mogę służyć? Mamy coś do wymiany? Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Hej. Patrzeć nie mogę na te mordy. Pióra potwora. Kto by to mógł mieć? Tu jest jakiś kupiec. Raczej był. Stoję w miejscu, gdzie niby jest ten kupiec. No okej, nieważne. Może kiedyś trafimy przy okazji na pióra potwora. W międzyczasie chcieliśmy wykonać zlecenie. A. Dałoby się jeszcze odwiedzić kowala. Bo sprawdziłem, czy mogę ulepszyć zbroję, ale nie ulepszyłem mieczy. Jakiś zakręcony dzisiaj jestem. A tu jest kowal. Jeszcze raz. Ło! Pewnie go nie będzie. Aha. Dobra, co się kawałek cofnąć. I nagle się zrespił. Nie wiem, czemu ten bóg dalej jest w tej grze. Coś do naostrzenia, przekucia.
Wykonaj coś dla mnie. Chciałbym, żebyś coś dla... Pełty nie, miecze srebrne. Nie mamy ulepszenia do mieczu gryf. A broń stalowa? Że był. Brakuje nam skórzanych łat i sztaby ciemnej stali. Abaci stali. Sztaba ciemnego żelaza, sztaba ciemnej stali. Okej. Dawało mi się, że były potrzebne 4, ale... 2, okej. Okay. To będą w 2 zapasie. Czyli mamy ulepszenie do naszego zwykłego miecza, ale nie mamy do srebrnego miecza. Okej. Okay. Teraz mamy jeszcze 2 miejsca na runy. Co tam włożyć? Znaczy, dodatkowe miejsce na runę. Gdzie pancerza plus 10? Oszołom. Uff. Pancerza. Siła ataku zwróci. Szansa na wytrącenie zwróci. Rozpunkt. Mamy sobie szansę na zatrucie. Spodni włożymy ulepszenie. Okej. Okay. Teraz wracamy. W następnym odcinku wybierzemy się na potwora, który zostawia tajemnicze ślady. Masz taki pomysł na grę, zamysł taki dość szczegółowy i nie wiesz, jak go sklasyfikować. Czy ci pomogę? Próbuję. Co się drzesz? Tak? Przychodzę w sprawie zlecenia. Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki boturzyn wilków utłuk. Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. Okej. Okay. I wyje po nocach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Dobra, zajmę się tym. Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! Przeszukaj las używając wiedźmińskich zmysłów. Okej. Okay. Udaje mi się w takim razie. Co to? Kubek. Nie wiem, czy chciałbym podnosić kubek, który sobie leży gdzieś przy drodze. Nie wiadomo, kto z tym kubkiem co robił. Okej, okay, dotarliśmy do lasu. Zapiszmy grę i zobaczmy, o co tu chodzi. Ślady. Wilkołak? Naprawdę duża sztuka. Potwór wybił całą watachę. Okej. Okay. I poszedł w tę stronę. Coś było do zbadania, czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Spiął się tu. Po czym wspiął się na drzewo, co? Zostawił sporo futra, ocierając się o pień. Zapach dalej się utrzymuje.
Wydaje mi się, że to będzie wilkołak. Wilkołak to jest to ta przeklęta. Okej. Zapach z futra, co? Dokąd z tym nie prowadzisz? Powiedz mi. Dostęp ty gówna, no bo gdzie by indziej? Super. Dobra, raz kozi śmierć. Cuchnąć jak gówno biesa. Ja, stare i zasuszone. Czyli bestia jest tu już od jakiegoś czasu. Cuchnąć jak gówno biesa, czyli to będzie bies. Nie wilkołak. Bies jest reliktem. I inny potrzebny. Bardzo słaby olej. To będzie ciekawa walka. Zbiął się tędy, co? Kaje ten otwór. Otwór w ziemi mi potrzebny. Wow. O, nie schodź mi tylko z tej górki, Geralcie. No oczywiście pada, bo jakby inaczej. O, jest i wejście. Au! Schemat na Kiry z Magdeira i ulepszona dwimerytowa petarda. Radowit V, pierwsze kroki. Władcą Redanii jest król Radowit V, zwany Srogim, syn Wizymira i Hedwigi. Urodził się w 1255 roku. Młodszy brat Daleki i Mileny. Jego ojciec został podstępnie zamordowany, kiedy chłopiec miał 13 lat. Do tego czasu, do czasu uzyskania przez królewicza pełnoletności, państwem rządziła Rada Regencyjna, na czele której stanął Dijkstra Stretogoru. Radowid mimo młodego wieku wykazuje duże talenty polityczne. To dzięki niemu do Rydanii sprowadzony został rycerski zakon Płonącej Róży, który stał się uzbrojonym ramieniem Radowida w zamian za nadanie mu praw do ziemi. Od momentu, kiedy zasiadł na tronie, dał się poznać jako władca ambitny i porywczy. Jego decyzjami często kierują namiętności. W dzieciństwie upokorzony przez czardziejkę Filipę Eichardt pała nienawiścią do wszystkich magów. A skłonności do okrucieństwa, o czym najlepiej świadczy fakt, że po tak krótkim okresie rządów już przyległo do niego przezwisko Srogi. Jest odpowiedzialny za masakrę w Lokmuin. Wspiera finansowo nieformalną grupę zwaną łowcami czarownic, których zadaniem jest wytępienie wszelkich przejawów magii. Momenciem najazdu Nilfgaardu na państwa północy jest zdecydowanie najsilniejszym władcą Nordlingów. Obejmuje naczelne dowództwo nad siłami Armii Północy. Panuje zgodna opinia, że Radowid jest jedynym władcą mogącym przeciwstawić się potędze cesarza Emhyra. Coś takiego. O! Jest? Zginął niedawno. Ciekawe, co go załatwiło. No na pewno nie twoja umiejętność strzelecka, Geralcie. Strzępki pokrwawionego futra. Ten drugi miał inne umaszczenie. Okej. Doszło tu do walki. To jego ślady. Stoczył długą walkę. Oba straciły sporo krwi. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. To musiał być czart. Pewnie rywalizował z biesem o terytorium. Czart?
Trzeba będzie go tu zwabić. Ale czart chyba też jest reliktem, ale nie pamiętam. Zbierzesz te grzyby? Nie. Nie chce ci się. Dobra, trzeba nam zrobić recepturę, znaczy przynętę na czarto. Wykonaj. Teraz trzeba nam ją rozlać w różnych miejscach. Masz nowy przedmiot fabularny. Aby przygotować go do użycia, umieść go w odpowiednim miejscu w ekwipunku. Następnie wybierz z menu szybkiego dostępu, aby użyć przedmiot, wciśnij bądź przytrzymaj nowy bumper. Ok. Hop. Załóżmy przynętę. Jest w miksturach. W przedmiotach fabularnych. Przedmioty. Wybierz to. Au. nie miałeś tego tu wylewać. Miałeś to wylać tu. Zrobione. To powinno go tutaj zwabić. Okej. Rozlej przynętę w czterech miejscach. To się da załatwić. Ej, zbierz to. Kap, kap. Aż zielony dym tu zrobił. Dobra. Miejmy się kawałek na górę. Zobaczymy, jak to będzie. Hop. Fizyka w tej grze jest śmieszna. Dobra. Kap obok wroniego oka. Wyczuję to nawet z 5 mil. To dobrze. I ostatni kap przed wejściem do jaskini? Tak mi się wydawało przynajmniej. Na pewno się zjawi. Wystarczy poczekać w jaskini. Nie było animacji rozlewania, ale okej. Okay. Dobra, zróbmy save'a na wszelki wypadek. Hej, jaką mam kartę graficzną? Nvidia 1080. To było to zejście, tylko żeby zacznie stracić pół HP, spadając tam na dół. Okej, udało się. Poczekaj w jaskini, aż zapach przynęty zwabi czarta. Dzidybry. No chodź. Jak to mówią? Geralt coś tam gada, jak to mówią. Coś chciałem zrobić, nie pamiętam co. Wypić kota, żeby coś było widać w trakcie tej walki. Kota mamy na pasku szybkiego używania, okej. Wyjedz! Au. Oho! Au! Okej. Jak myślisz, pójdzie mi Wiedźmin 3 na wysokich na GTX 260 i Intel 2 Duo 3.16 na wysokich? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam w ogóle,
Co to karta GTX 260? Nie miałem nigdy takiej. Musiałbym wejść i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Jaką to ma moc obliczeniową i tak dalej. Dobra. Prawie się wyrobiliśmy w czasie trwania kota. Zapiszemy grę. Możemy wracać do zleceniodawcy, odebrać nagrodę. Gdzie on to jest? Kappa Pride? Dokładnie. No, wcale nie tak daleko. Trochę w lewo. Dobra. Tup, 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 tup. Ta karta to ma 512 MB, a to myślę, że miałbyś problem to na najniższych odparcie. Chociaż może. Jakbyś dobre chłodzenie zamontował, to może byś to na najniższych odpalił. Dzidybry, panie myśliwy. Tak? Nie. Przychodzę w sprawie zlecenia. Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies. Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Bardzo miło. Dziękuję. Bywaj. Jdorka kurwe. Dzięki za followa. Swoją drogą ciekawy nick. Te kocie oczka, hehe. Ta. Mam moda, który mu daje prawdziwe kocie oczy. Okej. Okay. Co dalej? A my to są. To są questy na 20 poziomy, więc możemy się jeszcze wstrzymać. Tu mamy do odebrania pieniądze. Więc sobie je odbierzemy. O! Schemat ulepszeń rynsztunku szkoły Gryffa 2. Czyli... Aha, żeby uzbierać cały ulepszony ekwipunek Gryffa, to musimy odwiedzić jeszcze te dwa miejsca. No to moglibyśmy to zrobić, czemu by nie? Tylko najpierw odzyskajmy nasze pieniądze. Żeby na najniższych odpalić, to trzeba mieć minimum 1 GB i dobry procesor, najlepiej Intel Core i5, okej. Okay. Z jakiej szkoły mam rynsztunek? Gryffa. Pierwszy raz przechodzę? Oj nie! Mam prawie 400 godzin w tę grę i gramy na najtrudniejszym poziomie trudności, czyli droga ku zagładzie. Pierwszy raz przychodzę na YouTube, jeżeli mam się tak wyrazić. Cała reszta tych wszystkich moich naklepanych godzin jest poza kamerą, niestety. Albo stety. Ragdoll w tej grze jest przepiękny. Szczur TV? Jaki Szczur TV? A? Kolejni, co? Partycypenci. Się rozpadł! A? Myślałem, że zginąłeś, what the fuck? Okej. Okay. To było dziwne.
Wymieniacie się opiniami na temat swoich części w kompie? Fajnie. Dobra, panie, mam nadzieję, że mnie pamiętasz, jak pomogliśmy ci jakieś 15 odcinków temu. Odnośnie odcinków, powinienem skończyć ten odcinek. Wiedźmin, witajcie. Gdzie moje pieniądze? Gdzie moje pieniądze? O tu, 2 razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. Niech okay. Ci się wiedzie. W takim razie ja zrobię tu save'a. A, jeżeli gra mi pozwoli zrobić save'a. I zobaczymy się następnym razem. Na razie.